Jestem wściekły. Ludziska, nie wygląda jak Harry Kane. Krzminisz? A dzisiaj mamy już jubileusz... Jak to się mówi? Jubileuszowany odcinek, ponieważ 10. Cristiano Ronaldo Juniora. Ty macie 10 ostatnich osób, które zaobserwowały mnie na Instagramie. Możesz też tam dołączyć i zostaw suba. I lajka, bo tyle ostatnio zostawiliście. Czyli to przebijemy? Myślę, że tak. No i doczekaliśmy się drugiego sezonu w La Lidze, drugiego sezonu w Levante. Zobaczymy, czy ten sezon będzie tak udany jak poprzedni, czy te statystyki Ronaldo będą lepsze. Tak wyglądają cele na sezon. W sumie praktycznie się nic nie zmieniło, ale od tego sezonu wprowadziłem te zadania, które już wam raz w jakimś odcinku pokazywałem, czyli zawodnik tygodnia, zawodnik miesiąca i wygrane spotkanie. Zobaczymy, czy któreś z tych wyzwań uda się dzisiaj zrobić, albo w ogóle w tym sezonie. A tak wyglądają aktualne cele ogólne. W subskrypcjach, jak zawsze, w sumie jesteśmy bardzo blisko, żeby osiągnąć, więc jeżeli zostawicie suba, to w następnym odcinku Ronaldo dostanie jeden punkt do atrybutu, więc opłaca się zostawiać suba, żeby nasza postać się rozwijała. No z łapkami w górę jest ciężej, ale może w końcu się uda dobić do tych 30 tysięcy. No zobaczymy, jak to będzie. No i tu jeszcze oczywiście cele ogólne, jeżeli chodzi o zawodnika tygodnia, zawodnika miesiąca i wygrane spotkania. Dopiero zacząłem robić te wyzwania od tego sezonu, po prostu będzie łatwiej mi liczyć. No i też zauważcie, że mamy aż 10 punktów do przyznania. No i jeden komentarz mnie zainspirował, uznałem, że go wykorzystam. I komentarz był o tym, żeby po prostu iść w tempo. W przyspieszenie dałem 2 punkty, w szybkość biegu 2 punkty, w kolejną szybkość biegu 2 punkty. Poszedłem jeszcze w wytrzymałość, tutaj też rozdałem 2 punkty. W siłę 1 punkt, żeby mógł lepiej się przepychać nasz Cristiano Ronaldo. No i jeszcze 1 punkt w siłę. Zanim pokażę wam, jak ulepszyła się karta Cristiano Ronaldo Juniora, to też pokażę wam rozwiązanie decyzji z poprzedniego odcinka, czyli kwestia dotycząca brody. Zrobiłem ankietę na grupie na Facebooku, na którą oczywiście zachęcam i też będą tam ankiety i tam wybraliście brodę numer 2, więc tak aktualnie wygląda nasz Ronaldo, a jego nowa karta wygląda w następujący sposób, czyli 76 overalla, tempo naprawdę poszło mocno w górę, więc myślę, że te ulepszenia naprawdę nam się przydadzą i to będzie skutkowało lepszymi statystykami w tym sezonie. Ale od tego sezonu też będziemy mieli nowego trenera, nie będzie to ponownie Mehdi Nafti. W tym sezonie trenerem Levante będzie Cristiano Ronaldo, ponieważ tak zdecydowaliście na Instagramie. Tam też będę robił ankiety dotyczące tej serii, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to wbijcie tam. No i zobaczymy, jak Cristiano Ronaldo sobie poradzi w roli trenera. No zadania na ten sezon nie są takie proste, ponieważ musi zakończyć sezon w środku tabeli. W poprzednim sezonie to się udało, ale zobaczymy, czy ten świeży menadżer sobie poradzi i faktycznie uda się to osiągnąć. I jeszcze Cristiano Ronaldo za zadanie ma 1/8 w Copa de España. Zadania do osiągnięcia, ale zobaczymy, jak ten portugalski menadżer sobie poradzi w tym sezonie. Treningiem, na którym się skupił Cristiano Ronaldo, to były dośrodkowania i poszło mu naprawdę bardzo dobrze, chociaż muszę przyznać, że ta obrona, która grała w tej gierce, radziła sobie bardzo słabo i dzięki temu łatwo się asystowało przy tych dośrodkowaniach, ale dzięki temu Cristiano Ronaldo Junior zdobył ocenę A, czyli najwyższą, jaką się da, no i może dzięki temu będzie zdobywał więcej asyst z dośrodkowań, chociaż i tak zdobywa ich dosyć sporo. Ale oczywiście musi być na początku odcinka jakaś decyzja do podjęcia i możemy w końcu, jako że mamy złotą kartę, dodać sobie jakiś atrybut, precyzyjne podania, lekkie podania, dzięki którym zawodnicy z drużyny będą mieli łatwość w odbieraniu tych podań i dzięki temu będą lepiej ją przyjmować. I też kontratak, dzięki któremu po odbiorze piłki na własnej połowie wszyscy zawodnicy będą dostawać wzmocnione tempo. Ale oczywiście jak mamy początek sezonu, to też przybyły nowe twarze do zespołu i Ronaldo postanowił ich przywitać wspólnym treningiem, no i zobaczymy, jak oni się zaklimatyzują w zespole. Pierwszym transferem jest Ablyne, Francuz, który ma 79 overalla, przychodzi za naprawdę dużą sumę, jak na Levante za 30 milionów, jest to naprawdę świetny napastnik, świetne statystyki i myślę, że może naprawdę dużo zdobywać bramek w tym sezonie. Drugi transfer to jest Zima, Czech z Torino, który przychodzi za 20 milionów, też bardzo dobry zawodnik, 79 overalla, więc naprawdę Levante się wzmacnia i to bardzo mocno. Na ten moment to tyle z transferów, ale mogę was zapewnić, że to nie będzie ostatni transfer w tym odcinku. Natomiast mamy spotkanie z Majorką, każdy ma po 0 punktów, więc zobaczymy, kto lepiej wejdzie ten sezon. Tutaj macie skład Majorki, no i tutaj na skład Zima oraz Ablyne od razu debiutują w pierwszym spotkaniu. I sprawdźmy, co się wydarzyło. Tutaj Ronaldo podał do Franksa, Franks do Caligara. Tutaj Ronaldo ma szansę, już próbuje strzelić, ale niestety Rajkowicz
obroni w tej sytuacji. Lecimy dalej, no Levante po prostu nie przerywa swoich ataków, chcą zdobyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu, chcą dobrze zacząć sezon, tutaj frags do Pellegriego i niestety Rajkovic znowu popisa się ładną interwencją. Ale po tej akcji zaraz mieliśmy akcję przeciwników, tutaj Majorka, Dike tutaj podaje do Petkowicza, Petkowic z dystansu chciał zaskoczyć naszego golkipera, ale na szczęście mu się to nie udało. I dosłownie chwilę później mieliśmy znowu atak Majorki, który zakończył się naprawdę ciekawie, ponieważ tutaj Violent uderzył i nie wiem jak ta piłka wpadła do siatki, ale uderzenie naprawdę było dosyć specyficzne, leciało dość wolno, Cardenas sobie nie poradził i w 43 minucie tracimy bramkę na 1-0 i musimy po prostu odrabiać. Ale na ten moment nie zapowiada się na to, żebyśmy wyrównali w tym spotkaniu, ponieważ tutaj Majorka znowu atakuje, tutaj Petkowicz przy piłce podaje do DK i niestety strzela pod poprzeczkę, no i idealnie zmieści tą piłkę do siatki, przegrywamy już 2-0, no i się zapowiada na to, że Ronaldo to nie będzie dobry wybór trenera, ale to dopiero pierwsze spotkanie, więc może jeszcze się odrodzimy, może będzie lepiej, ale tutaj znowu Majorka i znowu szansa na bramkę, Petkowicz, ale tutaj Cardenas na szczęście obronił. No ciężkie uderzenie do obrony, ale to spotkanie w tym momencie się zakończyło. Franks najlepszy po naszej stronie, 7,3 oceny, a Ronaldo drugi 7,1. No nie jest zbyt dobre spotkanie całego Levante. Ronaldo coś tam pokazał, no ale zabrakło bramki, zabrakło asysty, więc chyba za ten mecz nie możemy pochwalić młodego Portugalczyka. No i tutaj mieliśmy kiepski wynik menadżera, bez wątpienia, no nikt się nie spodziewał takiego słabego debiutu. Z Majorką przegrać 2-0 to jednak jest wstyd, ale Cristiano Ronaldo Junior w sumie nie mógł nic innego powiedzieć niż to, co powiedział, ponieważ stoi dalej murem za Cristiano Ronaldo, za swoim ojcem, ale taka odpowiedź chyba nikogo nie dziwi. Po tym nie najlepszym meczu w wykonaniu Cristiano Ronaldo Juniora dostał ofertę przejścia do Freiburga, ale oczywiście ją od razu odrzuciliśmy. W sumie oferta niezbyt ciekawa, ale uznałem, że wam pokażę. No i jeszcze przed kolejnym meczem mamy transfer. No ten zawodnik już nie robi takiego wrażenia. Brian Olivan, 31 lat, lewy obrońca, został kupiony za 4 miliony i powiem wam, że będzie podstawowym lewym obrońcą. A w drugiej kolejce La Ligi mamy już spotkanie derbowe, Levante, Valencia, więc dwa zespoły z Walencji, zobaczymy kto okaże się lepszy. W poprzednim sezonie to Levante uzyskiwało lepsze wyniki niż właśnie zespół nietoperzy, no i zobaczymy jak to będzie w tym sezonie. Tutaj macie na skład, Olivan od razu debiutuje w pierwszym spotkaniu, no i tutaj skład Walencji, która no trzeba przyznać ma lepsze nazwiska. Ale to my w poprzednim sezonie mieliśmy wyższe miejsce w tabeli i to pokażemy też w tym meczu. Tutaj Pellegrini do Ronaldo, Ronaldo uderza, jest szansa, ale niestety Maximiano obronił. Wielka szkoda, że tamta sytuacja nie zakończyła się bramką, ale tutaj znowu atakujemy, 30 minuta, jest szansa na dośrodkowanie, robi to Ronaldo, tutaj uderzenie Pellegriniego, ale znowu Maximiano obronił. Ale my nie odpuszczamy w tym spotkaniu, po prostu ciągle naparzamy i tutaj słabo ustawiona obrona Walencji, podanie do Pellegriniego, Ronaldo zdobyła pierwszą asystę w tym sezonie, Pellegrini pierwszą bramkę, no i ogólnie jest to pierwsza bramka Levante w tym sezonie, oby w tym meczu jeszcze jakaś padła. Po tej straconej bramce Walencja się nie obudziła, Levante ciągle naparzało, tutaj podanie do Pellegriniego ponownie, ale tutaj znowu Maximiano obroni. Naprawdę świetnie bronił ten bramkarz w tym meczu. Po tym uderzeniu mieliśmy rzut rożny, ale dośrodkowanie z niego było bardzo słabe, ale Cristiano Ronaldo Junior jest przy piłce, podaje do Vezo, Vezo daje mu piłkę, ten uderza, niestety nie wpadło to, ale jeszcze jest szansa, pubi do Pellegriniego i Pellegrini zdobywa drugą bramkę w tym spotkaniu. Mamy naprawdę bardzo dobrą sytuację, żeby wygrać całe to spotkanie. Jest 52 minuta, zostało coraz mniej czasu do końca i oby teraz głupio nie stracić bramkę, to naprawdę zdobędzie w tak ważnym meczu 3 punkty. No Walencja w końcu musiała się przebudzić i w końcu atakuje, tutaj zobaczymy co się wydarzy, podanie tutaj do Reinaldo. Reinaldo uderza i Cardenas na szczęście ładnie wybronił to uderzenie. I znowu goście atakują, 63 minuta, naprawdę bardzo intensywny mecz. Tutaj podanie do El-Nassiriego, El-Nassiri i jeszcze piłka trafia pod nogi Turka. Antagarulcu, dokładnie tak, dobrze to przeczytałem, nie mówcie, że nie, ja wiem jak jest. Mimo tego, że ciągle wygrywamy, to ta bramka nas naprawdę przebudziła, tutaj Ronaldo ze skrzydła podał łanie do Abline, Abline do Solariego i Argentyńczyk młody zdobywa bramkę na 3-1. No i jako, że mamy 75 minutę, chyba o 3 punkty możemy być naprawdę spokojni. A teraz tym bardziej, ponieważ mamy 90, tutaj bramkarz Walencji jest po karnym i jest szansa na bramkę Cristiano Ronaldo Junior. Zobaczymy, czy to fanie postanowi trochę dobiec, żeby mieć pewny strzał i to chyba się uda. Ronaldo uderza i czy to wpadnie? Wpadło! Na szczęście mamy 4-1 w meczu derbowym. Całe szczęście, że Maximiano postanowił pomóc kolegom w polu karnym, a dzięki temu Ronaldo zdobył
bramkę i zdobył MVP tego meczu. Miał ocenę 9,2, naprawdę idealne spotkanie w wykonaniu tego Portugalczyka. Pellegrini był drugi najlepszy na boisku, naprawdę świetne spotkanie Levante. Jednak widać, że Cristiano Ronaldo, menadżer, ma potencjał na to, żeby z tej ekipy zrobić coś niesamowitego. No i mieliśmy zwycięstwo w derbach. Nasz bohater tej serii oczywiście postanowił to skomentować i zwrócił uwagę na swój występ, który był idealny i naprawdę zaprezentował się bardzo dobrze. Zaprezentował się na tyle dobrze, że znalazł się w drużynie tygodnia i od tego sezonu uznałem, że jeżeli nasz zawodnik znajdzie się w drużynie tygodnia, to będzie nagradzany taką kartą informę. Myślę, że to jest spoko pomysł. No i dostał właśnie taką kartę 78 overalla i z takimi statystykami. Oby spotkanie z Realem Valladolid było równie dobrze. Oni mają 3 punkty w trzeciej kolejce. My tak samo i zobaczymy, czy w tym meczu podzielimy się punktami, czy jednak zwycięstwo będzie na korzyść jednej z ekip. Tutaj macie skład Realu Valladolid. No i tutaj oczywiście na skład, który w sumie się nie zmienił. I na pierwszą ciekawą sytuację długo nie musieliśmy czekać, ponieważ już w trzeciej minucie atakowaliśmy tutaj Oliwan do Ronaldo. Ronaldo podał do Pellegriego. Pellegrini do Abline i Francuz uderzył. Były zawodnik Stade Rennais zdobyła pierwszą bramkę w barwach Levante w czwartej minucie. Świetnie zaczęliśmy to spotkanie i obyśmy teraz głupio nie stracili bramki i dotrzymali te 3 punkty do końca, chociaż meczu jest naprawdę bardzo dużo i będzie to ciężkie. No i na odpowiedź przeciwników długo nie musieliśmy czekać, ale zobaczymy, czy zakończy się ona sukcesem. 9 minuta, Real Valladolid przy piłce, tutaj podaje do Dawida, Dawid podaje do Kennedy'ego. No i były zawodnik Chelsea, Granady zdobyła w tym momencie bramkę. Brazylijczyk od razu bierze piłkę, żeby rozpocząć kolejną akcję. I słusznie zrobił, bo kolejna akcja też należy do nich. Nieciekawie tutaj Dawid przy piłce podaje tutaj na skrzydło do Kennedy'ego. Kennedy może zdobędzie drugą bramkę w tym spotkaniu. Zobaczymy, co on wymyśli. Podaje do Dawida i na szczęście Cardenas obroni w tej sytuacji. Mieliśmy trochę spokoju w tym meczu, ale w 35 minucie znowu przeatakowaliśmy. Pellegrini przy piłce do Ronaldo. Ronaldo ma szansę znakomitą, żeby zdobyć bramkę, ale poda do Abline. No i Francuz zdobywa drugą bramkę w tym spotkaniu. Naprawdę ten napad wygląda znakomicie. Mamy szansę z takim napadem coś osiągnąć w tym sezonie. Abline, Pellegrini, Solari i Ronaldo to naprawdę idealny napad. Zobaczymy, co zdobędziemy w tym sezonie, ale przejdźmy do kolejnej akcji i tutaj niestety Real Valladolid atakuje. Bujalski uderza, ale Cardenas w tej sytuacji obroni, ale to nie koniec tej akcji, tutaj Plata. Plata bawi się w polu karnym, podaje tutaj Dawida, ale Cardenas, co za interwencja, naprawdę klasa światowa. Ale przechodząc dalej, w 80 minucie tutaj podaje górny do Pellegriego, Pellegrini do Franksa, tutaj Abline do Ronaldo. Ronaldo ma szansę na bramkę i tutaj naprawdę bramkarz Asenjo słabo się zachował, ale dzięki temu Ronaldo zdobywa drugą bramkę w tym sezonie. Naprawdę ten początek sezonu jest znakomity, wielka szkoda tego pierwszego meczu, ale myślę, że naprawdę będzie dobrze i mamy szansę, że drugie spotkanie pod rząd bez zakończy się wynikiem 4-1. Tutaj Caligara, znowu Caligara do Pellegriniego, Pellegrini, tutaj Ronaldo przed znakomitą szansą, ale wielka szkoda, jeszcze dobitka i niestety Asenjo obronił. Mamy koniec tego spotkania. No wiele było emocji w tym meczu, znowu Ronaldo MVP tego meczu, mimo tego, że Abline strzelił 2 bramki, ale naprawdę tutaj Portugalczyk dał z siebie wszystko, jedna asysta, jedna bramka, świetny mecz skrzydłowego, oby takich było więcej. Nie było drużyny tygodnia, niestety wielka szkoda, ale został Portugalczyk nas nominowany do zawodnika miesiąca razem z Wernerem z Barcelony, Rodrigo i Silvą. Ale ostatecznie to Rodrigo zdobył to najblisko, ale ponownie się nie udało zdobyć tego trofeum. Początek sezonu jak na skalę Levante mamy naprawdę znakomity, mamy 6 punktów po 3 kolejkach. Teraz rozpoczynamy 4. kolejkę z Getafe, która ma tych punktów 7, więc naprawdę może być to kluczowe spotkanie, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli. Oby te spotkanie też udało się wygrać. Tutaj macie na skład, no i skład oczywiście Getafe. Ostatnio jak mieliśmy zespół grający piątko obrońców, to zakończyło się słabo, ale tutaj atakujemy. Ronaldo podaje tutaj do Abline, Abline uderzył, no i od razu szybko mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Horn nie poradzi sobie z tym uderzeniem, no i Francuz, nowy nabytek Levante, zdobywa bramkę. No i przechodząc dalej, to my atakowaliśmy 28 minuta, więc chyba 5 minut później Pellegrini popisał się znakomitą szybkością, ma szansę podać do Ronaldo, zobaczymy co zrobi Włoch, podaje jednak do Abline i ten znakomicie szczupakiem zdobywa drugą bramkę w tym sezonie. Naprawdę z tym napastnikiem możemy osiągnąć wiele i jestem podekscytowany, jak wygląda początek tego sezonu. Ronaldo, oczywiście ojciec, świetnie prowadzi ten zespół, naprawdę ta ekipa może pod koniec sezonu wygrać jakiś trofeum. No zobaczymy, jak to się ułoży, ale to nie koniec tego spotkania, 37 minuta, więc mamy dosłownie początek, zaraz dopiero zakończy się pierwsza połowa. Tutaj Pellegrini poda do Abline i Abline
po raz kolejny zdobyła bramkę 3-0 z Getafe. W poprzednim sezonie to by się nie mieściło w głowie, że osiągamy takie wyniki, a tutaj jeszcze szansa na bramkę Getafe, uderzenie i Cardenas obronił w 80 minucie. Więcej nic się nie wydarzyło, no oczywiście, że Matis Abline jest najlepszy na boisku, drugim najlepszym zawodnikiem był Pellegrini, a trzecim najlepszym zawodnikiem był Cristiano Ronaldo. No tutaj akurat te spotkanie nie było jakieś wyjątkowe, ale napastnik Abline, naprawdę fantastyczny mecz. I mamy dosyć legendarny moment, ponieważ Levante zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w tabeli. Gramy z Gironą, która zajmuje 11 miejsce. No i obyśmy nie spadli z tego fotelu lidera. Wiadomo, że początek sezonu może nie świadczyć o całym sezonie, ale póki nam idzie dobrze, to naprawdę będę tym się jarał. Zobaczymy, jak to długo potrwa. Macie skład Girony, no i macie nasz skład, oczywiście bez zmian. W 10 minucie tutaj atakowaliśmy, Ronaldo będzie przy piłce. Zobaczymy, co on wymyśli, poda do Vezo. Vezo, środkowy obrońca, podaje do Ronaldo. Ronaldo, Portugalczyk, wchodzi już w pole karne. Podał ładnie do Pellegrino, mamy bramkę, ale niestety Pellegrino za szybko wybiegł, Ronaldo za wolno podał i mieliśmy spalonego. Wielka szkoda, ale myślałem, że to zakończyło się bramką, ale tutaj już Girona atakuje. 25 minuta, podanie do Unala, Unal uderza i niestety tutaj słabe wyjście Cardenasa, przez które traciłem bramkę. Niestety mamy 1-0 i jednak chyba ten sezon nie będzie aż tak udany, ponieważ te spotkanie możliwe, że przegramy, ale zobaczymy, co przyniesie kolejna akcja. No i kolejna akcja nie zapowiada się dobrze, bo jest w 90 minucie i to akcja Girony, więc na wyrównanie już nie mamy totalnie szans. Tutaj Unal podaje do Lato, Lato ponownie przy piłce, tutaj spora wymiana pinek, Gudeli. I niestety ten napastnik, chyba jeżeli mnie pamięć nie myli, zdobywa bramkę w 92 minucie, mamy 2-0. No i z zespołem, który nie jest zbyt mocny, czyli Gironą, tracimy punkty. No można powiedzieć szczerze, że głupio tracimy punkty, bo tutaj powinniśmy wygrać na chillku. Co mnie w ogóle zaskoczyło, bo akcji za dużo nie było, ale Cristiano Ronaldo Junior zdobył MVP tego spotkania. Mimo porażki 2-0, to tamci zawodnicy naprawdę grali super, więc tutaj dla mnie było osobiście wielkie zaskoczenie. Drugim najlepszym zawodnikiem na boisku po stronie Levante był Vezo z oceną 7,2. Spadliśmy na 5 miejsce w tabeli, a teraz spotkanie z Osasuną, która jest na 17 pozycji, więc spotkanie, no miejmy nadzieję, że teraz będzie wygrane, bo zespół jeszcze słabszy i myślę, że tutaj już akurat powinniśmy na spokojnie donieść 3 punkty do Walencji. Ostatnio nie udało się wygrać, ale Cristiano Ronaldo postanowił, że dalej nie będzie zmieniał składu, no i tutaj macie jeszcze skład Osasuny. No i ten zespół naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje. 29 minuta i zobaczymy, czy coś z tego wyniku. Abline uderza i Herrera nie został zaskoczony tym uderzeniem. Ale czy w kolejnej sytuacji zaskoczymy tutaj rywali, tutaj dośrodkowanie. I tutaj Pellegrini uderzył, prawie zdobyliśmy bramkę. Tutaj Zima podaje jeszcze do Caligari, Caligari do Abline. Abline Francuz podaje do naszego zawodnika Ronaldo, ale tutaj spore zamieszanie. Jeszcze tutaj piłka jest dalej w grze. Ciągle mamy ciekawą sytuację. Bubil podaje do Ronaldo, Ronaldo do Samu, Caligara, Caligara w polu karnym do Samu i tutaj Abline, Abline podaje do Ronaldo i w końcu udaje się zdobyć bramkę. Naprawdę wymęczyliśmy tą akcję całkowicie, ale ostatecznie udało się zdobyć tą kluczową bramkę do tego spotkania, ponieważ po tej bramce już nic się nie działo. Znowu Ronaldo MVP tego spotkania. Dawid Zima naprawdę znakomicie też wszedł do tego zespołu, ponieważ jest kluczową postacią na środku obrony, na całej obronie. Naprawdę idealny transfer i w końcu prawdziwy test przed Levante, ponieważ mamy mecz z Atletico Madryt. My na 4 miejscu, oni na 7, oni dużo gorzej zaczęli ten sezon. No ale to jest świetna weryfikacja, czy to po prostu gramy ze słabymi zespołami i wygrywamy, czy faktycznie ten zespół Levante jest w formie i ma szansę na jakieś europejskie puchary, albo nawet na mistrzostwo. Tutaj macie skład Atletico, no i oczywiście na skład tym razem Samu jest na środkowej pomocy zamiast Franksa. Jestem bardzo ciekaw, jak nasza ekipa zaprezentuje się w tym meczu. Tutaj Pellegrini do Ronaldo, Ronaldo górna piłka do Abline i znakomite podanie, jeszcze lepsze uderzenie. Francuz znakomicie przyjął tą piłkę, uderzył, no i naprawdę zdobywamy ważną bramkę w 16 minucie. Jest bardzo dużo czasu do końca, ale teraz zamurujemy się i może uda się doprowadzić ten wynik do końca. Ale ciężko się zamurować przed taką ekipą jak Atletico. I tutaj Merino podał do Dawida, Dawid do Carrasco, Carrasco uderzy i na szczęście Cardenas obronił. W kolejnej sytuacji to my atakowaliśmy, uznaliśmy, że jednak ta druga bramka przybliży nas do zwycięstwa. Ronaldo podał tutaj do Abline, znowu szansa, ale
Oblak bardzo ładnie się wyciągnął, no widać tą klasę tego golkipera. Tutaj Ronaldo podszedł do rzutu różnego, dośrodkował na Ablinę, ładne dośrodkowanie, ładne uderzenie, ale Oblak nie dał się nabrać. 60 minuta, druga połowa, my atakujemy ciągle, naprawdę lepiej wyglądaliśmy w tym spotkaniu. Ablinę tutaj podaje do Ronaldo, Ronaldo wbiega w pole karne, dośrodkowanie na Pellegriego, no i ten drugi napastnik też jest świetny, zdobywa bramkę na 2-0 i chyba teraz nikt nam nie zabierze tego zwycięstwa, chociaż 30 minut do końca to naprawdę spora ilość czasu. Tutaj Atletico no w końcu musiało się wziąć garść, tutaj Dawid z dystansu chciał zaskoczyć, ale to mu się totalnie nie udało. Lecimy dalej, tutaj Merino, tutaj będzie przyjęcie piłki przez Masuaku i tutaj karda na złe wybicie, jest szansa dla Atletico, jeszcze 85 minuta, Gerard Moreno do Dawida i niestety tutaj Kanadyjczyk strzelił, 85 minuta i jest nerwówka pod koniec, obyśmy nie stracili tej jednej bramki, bo naprawdę będzie źle, ale nie straciliśmy jej. Cristiano Ronaldo Junior, man of the match, po raz kolejny chyba, po raz czwarty w tym odcinku, tak dobrze to jeszcze mu nigdy nie szło, dwie asysty w jednym spotkaniu, naprawdę bardzo kluczowy zawodnik Levante i wielka gwiazda, chyba już można o nim tak powiedzieć. No i udało się być po raz drugi w drużynie tygodnia, został nagrodzony taką kartą, więc naprawdę ten sezon, jeżeli forma mu nie spadnie, zapowiada się na jakiś fantastyczny i rekordowy. Mamy już zwycięstwo z topową ekipą, więc naprawdę mamy wielkie nadzieje na ten sezon już. Cristiano Ronaldo świetnie prowadzi ten zespół, zobaczymy jak ten zespół przygotował na mecz Athletic Bilbao. Jestem bardzo ciekaw jak zespół Levante zaprezentuje się w meczu z Baskami. Macie tutaj na skład, tutaj Franks powróci do pierwszego składu, no i skład oczywiście Athletic Bilbao. Na pierwszą naszą sytuację musieliśmy poczekać 20 minut, ale ona naprawdę się opłaciła, ponieważ zakończyła się bramką Abline, Olivan asystował, więc dwójka nowych zawodników, świetna akcja w ich wykonaniu. No ja jestem bardzo zadowolony z tych transferów, według mnie Ronaldo świetnie, że sprowadził tych zawodników. Ale goście bez wątpienia po straconej bramce się obudzili i w 36 minucie przeatakowali, tutaj Iwan przy piłce, Iwan uderza i znowu Cardenas niepotrzebnie wyszedł z bramki i przez to tracimy bramkę. Druga taka sytuacja w tym sezonie, zobaczymy czy w końcu się oduczy tego wychodzenia z bramki, ale tutaj nasza akcja, 75 minuta, druga połowa, końcówka można powiedzieć. Ronaldo świetnie się przebił, podał do Caligari, Caligara do Solariego i Argentyńczyk w poprzednim sezonie strzelił tylko jedną bramkę, a w tym sezonie już ma na koncie dwie. Naprawdę dużo lepiej się prezentuje ten zawodnik i dużo lepiej prezentuje się ten cały zespół. Ale trzeba przyznać jedno, Ronaldo za bardzo nie błyszcza w tym spotkaniu, został zmieniony, Martinez wszedł za niego. Ocena średnia 7,0 to nie jest jakoś fatalnie, ale Ronaldo pomyślał, że poszuka czegoś innego, da odpocząć synowi i zobaczymy czy coś to przyniesie. No i atakowaliśmy dalej, więc ta zmiana Ronaldo wiele nie zmieniła. Abline przy piłce, Francuz, zobaczymy, w polu karnym bawi się trochę, próbuje podać do kogoś, ale nie wie totalnie do kogo. Tutaj jest przed polem karnym, podaje tutaj do Solariego, Solari do Franksa, tutaj Abline, piłka pod nogę, znowu się bawi w polu karnym, Franks uderza i Berg po powrocie do pierwszego składu zdobywa od razu bramkę, 88 minuta i mamy zapewnione 3 punkty. Spotkanie się zakończyło, Caligara najlepszy na boisku, zdobył chyba tutaj 2 asysty, Abline drugim najlepszym zawodnikiem, więc naprawdę dobrze się zaprezentowali ci zawodnicy, no i my zdobywamy kolejne kluczowe 3 punkty. Naprawdę to dziwnie teraz zabrzmi, ale mamy zespół z pierwszego miejsca i z drugiego miejsca, no nikt by się nie spodziewał, że Levante w tym sezonie będzie aż tak dobrze grać, mają aktualnie drugie miejsce, 18 punktów, Barcelona jest na pierwszym, też 18 punktów, więc to spotkanie jest kluczowe w sumie dla sezonu, jeżeli chodzi o mistrza, bo naprawdę już wiele osób typuje Levante, że zaskoczą w tym sezonie i zdobędą te mistrzostwo. Tutaj macie skład Barcelony, no i nasz skład oczywiście bez żadnej zmiany. W meczu z Barceloną będzie bardzo ciężko ciągle atakować i to raczej Barcelona będzie tym zespołem, który przyatakuje. Antony podaje do Wernera i tutaj Cardenas ładnie się wyciągnął i obronił. Zobaczymy co dalej się wydarzy, tutaj Ferran Torres, Barcelona znowu na targi, 23 minuta, Ferran Torres bawi się z naszymi obrońcami, nie możemy przejąć mi piłki, Ferran Torres ciągle się bawi, nie wie co zrobić i tutaj uderzenie z dystansu, zaskoczenie znaczy, i na szczęście nasz goalkeeper obronił. Póki co nie umiemy stworzyć żadnej ciekawej sytuacji, jest to niepokojące, zapowiada się na to, że te spotkanie przegramy, ale tutaj Werner uderzył i na szczęście dalej mamy wynik 0-0.
I w końcówce pierwszej połowy dalej nie przeatakowaliśmy, ciągle atakuje Barcelonę, Antony, Brazylijczyk uderzył i Cardenas po raz czwarty obronił w tym meczu. W drugiej połowie się obudziliśmy, tutaj Ronaldo przy piłce, zobaczymy co ten Portugalczyk wymyśli do Caligary, potem do Pellegriego i tutaj Ronaldo szansa, niestety się nie udało, Caligara i jakiś student to wpadło. Okropny błąd obrony Barcelony, błąd Ter Stegena, naprawdę słabo tutaj się popisał niemiecki goalkeeper i dzięki temu mamy wielkie zaskoczenie na stadionie Barcelony, mamy wynik 1-0. Dla Levante, ale tutaj już Barcelona próbuje odrobić ten wynik. Ferran Torres podaje do Wernera i sam na sam z bramkarzem i niestety była szansa na 3 punkty, oczywiście dalej jest, ale w 72 minucie straciliśmy bramkę, która gdyby nie wpadła, to możliwe, żebyśmy wygrali spotkanie. Ale jak strzeliliśmy jedną bramkę, to spróbujemy strzelić i drugą. Ronaldo przy piłce, Ronaldo Junior tutaj podał ładnie do Abline, Abline uderzył i nie jest wielka szkoda, że to nie zakończyło się bramką, a to zakończyło się zejściem z boiska Ronaldo. Znowu te spotkania jakieś niemrawe, dużo strat piłki, słaba celność podań, myślę, że dobrze, że szedł z boiska, no musi się ten zawodnik trochę ogarnąć, bo ostatnie dwa spotkania jest w jego wykonaniu dosyć słabe. Całe szczęście ta zmiana nic nie zmieniła, zremisowaliśmy ostatecznie te spotkanie, co dla nas jest chyba dobrym wynikiem. Caligara najlepszy z zawodników Levante, drugi najlepszy zawodnik to Dawid Zima, który naprawdę trzyma tą defensywę za twarz, no i na szczęście remisujemy te spotkanie. Obecnie mieliśmy Halloween i Ronaldo po tych no przeciętnych występach, nie można powiedzieć, że one były złe, no ale początek sezonu miał dużo lepszy, postanowił Halloween spędzić na siłowni, potrenować i może w następnym meczu pójdzie mu lepiej. No po tym zremisowanym spotkaniu spadliśmy na trzecie miejsce, mamy 19 punktów, gramy teraz z Espaniolem, który ma tych punktów 15. Patrząc na tabelę jesteśmy faworytami, ale wiadomo, nasz zespół nie ma na tyle gwiazd, żeby bezpośrednio powiedzieć, że na pewno wygramy to spotkanie. Mamy tutaj nasz skład, no i oczywiście skład Espaniolu. Naprawdę mamy problemy w meczach ze zespołami z Barcelony, ponieważ Espanyol przez pierwsze 15 minut ciągle atakował i tutaj miał ciekawe akcje, Darder uderzył, ale Cardenas jak zawsze świetnie się zachował. Po 25 minutach w końcu udało się wyjść z własnego pola karnego, tutaj ładne dośrodkowanie, Abline uderzył, ale Garcia oczywiście nie zaskoczony obronił. No chwilę się cieszyliśmy, że w końcu zrobiliśmy akcję, ale tutaj znowu Espanyol podanie do Rivera, Rivera ma szansę, znakomito uderzy, ale Cardenas świetna światowa interwencja. No oby druga połowa w naszym wykonaniu było dużo lepsze, bo pierwsza naprawdę wyglądała słaba, tutaj świetne przejęcie Ronaldo, Portugalczyk ładnie zauważył, nie pilnie nowego Pellegriego. Ogromny błąd w obronie Espanyolu na korzyść Levante. Oczywiście Ronaldo świetnie zachował, przejął piłkę, ładnie pada do Włocha i dzięki temu w tym momencie mamy 1-0. Lecimy dalej, po tej bramce naprawdę dostaliśmy skrzydeł, bo my atakowaliśmy tutaj Ronaldo, Portugalczyk, jest akcja sam na sam, uderza i była szansa na znakomitą bramkę, ale niestety się nie udało. Ale muszę powiedzieć, że to nie koniec tej akcji, ponieważ atakowaliśmy znowu. Ronaldo przy piłce, Ronaldo tutaj się zabawił z jednym z obrońców, ładnie podał tutaj do Franksa, Franks do tyłu do Solariego i jeszcze nie mamy końca tej akcji, ale ostatecznie Mika Latadze, napastnik rezerwowy, wszedł z ławki i świetnie się zaprezentował, strzelił bramkę i na ten moment o wynik już do końca możemy być spokojni, ponieważ Espanyol nie ma po prostu szans. Tak było, po prostu już nic nie zrobili, Cristiano Ronaldo MVP tego meczu, więc po dwóch średnich spotkaniach w końcu zagrał na odpowiednim poziomie, na poziomie gwiazdy światowej klasy, kolejny MVP, w tym sezonie chyba piąte, więc naprawdę ten sezon będzie czymś niesamowitym. Po tamtym spotkaniu przejęliśmy rolę lidera La Ligi. Mamy pierwsze miejsce, 22 punkty, teraz mecz z Villarrealem, którzy mają szóste miejsce i 18 punktów. Mecz bardzo ważny, jeżeli chodzi o kontekst całego sezonu, więc wypadałoby wygrać z żółtą podwodną łodzią. Tutaj macie skład Villarrealu, no i oczywiście na skład niestety troszkę już podmęczony. Zobaczymy, czy w ogóle podejmujemy dobrą decyzję, że w ogóle ta jedenastka nie jest wymieniana. Tutaj Osimhen strzelił, ale Cardenas na szczęście obronił. Lecimy dalej, tutaj Villarreal naprawdę dobrze wyglądał w tym meczu. Tutaj ładna główka, ale Cardenas ledwo się wyciągnął, ale na szczęście to wybronił. Tutaj mieliśmy w końcu naszą akcję, w 27 minucie Pellegrini tutaj ładnie się bawi, poda tutaj do Franksa, Franks Berg do Ronaldo, Ronaldo przed szansą, uderzenie i tutaj była 100% szansa i się nie udało. Lecimy dalej, no my atakowaliśmy całe szczęście, Ronaldo przy piłce daleko od pola karnego, tutaj pull Bill do Ronaldo, Ronaldo uderza, no i tutaj uważam, że
że akurat bramkarz słabo się zachował Rulli, ale dzięki temu Ronaldo zdobył kolejną bramkę w tym sezonie, ale zobaczymy, czy Villarreal wyrówna tutaj Chukwueze do tyłu, ładne dośrodkowanie, jednak nieudane, tutaj jeszcze szansa Pellegrini do Osimhena, no i tutaj Nigeryjczyk strzelił bramkę, 75 minuta i mamy 1-1, wielka szkoda, bo tutaj słabe zachowanie całej linii obrony, remisujemy przez to spotkanie, Ronaldo nie był MVP tego meczu, ponieważ ktoś był z Villarrealu, no wielka szkoda, bo ten mecz mógł zupełnie inaczej się zakończyć, chociaż i tak fajnie, że Ronaldo zdobył chociaż jedną bramkę. I czego się dowiedzieliśmy po tym meczu, że to było 50. spotkanie Cristiano Ronaldo Juniora w barwach Levante, więc naprawdę już trochę tutaj gra, może kiedyś osiągnie w tym zespole 100 spotkań, ale myślę, że pewnie po tym sezonie zmieni klub, ale o tym jeszcze nie warto mówić. No niestety ten remis sprawi, że spadliśmy na drugie miejsce w tabeli, mamy 23 punkty, a teraz gramy z Granadą, która ma 4 punkty. Są na ostatnim miejscu w tabeli, więc po prostu wypada z nimi wygrać. Oczywiście prezentacja naszego składu, pierwszego składu wszedł Mikel Atadze, no i skład Granady. Oby te ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku zakończyło się zwycięsko, tutaj 7 minuta, zamieszanie trochę, Solari podaje do Ronaldo, Ronaldo uderzył i od razu w 8 minucie Portugalczyk zdobył bramkę, no naprawdę w poprzednim sezonie nie był aż tak skuteczny, a to jego 5. bramka w tym sezonie, tutaj cieszynka oczywiście tu i teraz, w końcu ustawiona, no znakomicie to wygląda, jak syn Ronaldo wykonuje tą samą cieszynkę. Ale zobaczymy, co przyniesie kolejna akcja, bo tutaj groźna akcja niestety dla Granaty, obrona słaba, bo się zachowała, zgubiła Bolinara i tutaj uderzenie, niestety w tym momencie Femenia słabo się zachował, Granada nam strzela bramkę, ostatni zespół z tabeli, wielki wstyd, oby udało się tutaj jeszcze coś zdobyć, ale zobaczymy, tutaj Pellegrini podaje do Ronaldo, Ronaldo może z dystansu uderzyć, nie zdecydował się, podał do Caligari, Caligara w łoch, podaje ładnie tutaj do Abrina, Abrina do Ronaldo i Ronaldo zdobyła drugą bramkę w tym meczu, 80 minuta zaraz i jest szansa na pierwszego hat-tricka w karierze, zobaczymy, czy to się uda, oby tak, no Portugalczyk naprawdę gra wielkie spotkanie i mamy jeszcze szansę przed Levante, 84 minuta, Oli Van ze skrzydła tutaj podaje do Ronaldo, Ronaldo może zdecyduje się sam przeatakować, ale tutaj dośrodkowanie dosyć niecelne, Caligara wyskakuje i wyskoczył, naprawdę mega wysoko przeskoczył tak wielkiego środkowego obrońcę, a Caligara wcale wysoki nie jest, więc naprawdę ładnie się tutaj przepchnął w łoch, ładnie wyskoczył i zdobył zasłużoną bramkę. No i udało się wygrać te spotkanie, zabrakło tego hat-tricka, Cristiano Ronaldo Junior, oczywiście man of the match tego meczu. Kolejne zdobyte te miano, dwie bramki w jednym meczu, nie wiem czy kiedykolwiek mu to się zdarzyło w sumie, ale w tym momencie to się udało, naprawdę bardzo dobry początek sezonu. Jeżeli chodzi o tabelę, bo to było już ostatnie spotkanie, nie wiem czy o tym wspomniałem, to wygląda strefa spadkowa, Valencia podobnie jak w poprzednim sezonie przez większość czasu była w strefie spadkowej, tym razem też tak się zapowiada. Granada oczywiście ostatnia i Osasuna na 19 miejscu. A góra tabeli po prostu wygląda niemożliwie, aż ciężko w to uwierzyć, że Levante w tym sezonie ma najwięcej zwycięstw spośród wszystkich zespołów z La Ligi. Drugie miejsce, tyle samo punktów co Barcelona, więc chyba naprawdę powalczymy o mistrzostwo w tym sezonie, a zobaczymy, czy ten odcinek będzie tak samo udany. No i oczywiście pod koniec decyzja do podjęcia, która nie jest jakaś niesamowita, ale uznałem, że może zmienimy mu numer, albo pozostaniemy przy właśnie numerze 20, z którym gra aktualnie, może zmienimy mu numer na 7, albo właśnie na 11, więc napiszcie w komentarzu, jaki numer mam wybrać, czy 20, 7, czy jednak 11. Odcinek bardzo udany, ale niestety tych punktów do przyznania w następnym odcinku nie będzie dużo, chyba że zostawicie oczywiście odpowiednią ilość lajków i subów, to wtedy będzie ich więcej, aktualnie mamy tylko 3, ponieważ udało się zdobyć więcej niż 5 bramek, więcej niż 5 asyst, więcej niż 5 MVP. Jeżeli chodzi o tutaj osiągnięcie, to zawodnik tygodnia był tylko 2 razy, wygrałem spotkania 8, więc tutaj akurat nic się nie udało osiągnąć. Tutaj też niestety, ale we wszystkich jesteśmy bardzo blisko, jak dobrze pójdzie, to może w następnym odcinku się uda tutaj wszystko zrobić, a wtedy tych punktów będzie wciul. Niestety w następnym odcinku będą tylko 3, albo no myślę, że maksymalnie 5, a tutaj też bez zaskoczeń większych też nic nie udało się zrobić niestety. A to koniec tego odcinka, dzięki wielkie, że wytrzymałeś ze mną 30, pewnie 5 minut. Serduszko dla was. Oczywiście wpadaj w linki w opisie, mówi do was Kajdun, więc na razie, cześć i czołem. Bo!